Witajcie, moi drodzy widzowie. Jeżeli pierwsze, co pomyśleliście, to znowu SKKF, to tak, macie rację, bo to znowu ja. I dzisiaj znowu pobawimy się kulkami. Niestety nagrywam ten materiał po raz trzeci, bo za pierwszym razem postanowił magicznie skasować się z mojego dysku, a za drugim razem kompletnie nie nagrał się dźwięk, także do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że teraz się uda. Skończyliśmy ostatnio w Rzymie, także też od Rzymu zaczniemy. Niestety już dwa razy to przeszedłem, także wszystkie mapy już znam praktycznie na pamięć i to będzie dla mnie bardzo przewidywalne, co się stanie, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności nie pobawienia się kulkami, mam nadzieję, że wy też nie. Teraz zobaczycie czołg Da Vinci'ego. Jestem prawie pewien, że to jest czołg Da Vinci'ego. Pierwszy chyba w ogóle z czołgów, który został wymyślony. A w środku siedzi jakiś tajemniczy pan. Julius II. Juliusz II. Aka? Warpop. O Boże. Dobra. Syzyf, sykykyfy, sykykyfy, syzyf. Rozprawię się z tym panem, mamy taką śmieszną mapkę w takie rąby i będę teraz grał mniej więcej podobną taktyką, że będę budował jak najlepsze zabezpieczenia przy końcu, ponieważ tak czy siak on sobie później poradzi. To są, mam takie tajnowe rzeczy, które po prostu, tak jak poprzednio, zdmuchują tylko z nieco większą siłą. Tutaj ustawię wieżyczki. Miałem tutaj taki śmieszny błąd na tej mapie, że on się cały czas tutaj zatrzymywał, więc zobaczymy, czy tą samą konfigurację uda mi się to powtórzyć. A jeszcze gdzieś walnę kopalnię złota. No to jest przydatne, daje nam złoto. Dobra, jestem już gotowy do walki z panem Juliuszem II. O ja, on wziął już na sam początek ognistą kulę. W sumie ciekawa taktyka. Też zastanawiałem się nad tym, czy nie lepiej czasem mniej wydawać na obronę, a więcej kasy przeznaczyć właśnie na kulę. Jak widzicie, on teraz tą kulą miażdży praktycznie wszystko, a jak niszczymy budynki, to to nam daje kasę. No ale byłem szybszy, też dużo obrażeń mu zadałem. Zobaczymy, jak on sobie poradzi z moimi zabezpieczeniami tutaj. Czyżby znowu był debilem i znowu się tutaj zaklinował? O, o! A nie chcę, jednak sobie poradził tym razem. Ale ostatnio po prostu spędził tutaj kupę czasu. No i tam się cały czas odbijał właśnie w tym miejscu. Obrócę to sobie w ten sposób, a tutaj dam jeszcze wieżyczki, bo czemu nie? Ponieważ mi stać, także będą. Dobra, no ja będę atakował tymi mniejszymi kulami, zwykłymi. Zobaczymy, czy moja taktyka będzie lepsza, czy też nie. Tutaj klucze już wszystkie zebrałem, także nie za bardzo będę eksplorował tą mapę, tylko po prostu pobiorę najszybszą drogę. No i w ten sposób przejdziemy ten poziom. Co to dla mnie? Jak widzicie, jesteśmy praktycznie jedną turę do przodu. Muzyczka fajnie przyspiesza. Mam sporo kasy, także zbuduję sobie jeszcze jedną... Albo nie, nie będę budował kopalni, bo w sumie po co mi? Zbuduję tutaj te magiczne rzeczy, a tutaj postawię pana zdmuchiwacza. No, zobaczymy, co on teraz powie na to. Jeszcze mu tutaj przywalę mamutem. No i co teraz, panie Juliusz? Mam świetny wytrzeszcz. Leci, leci, leci. Nie będę go atakował tym. O, to jest coś ciekawego. O, nawet nie wiedziałem, że można inny wybrać. No i znowu się zablokował. Mamut go zepchnął. Dobry mamut. Wybaczcie, że nie włączam kuli, ale po prostu to, co tutaj się dzieje, to jest kompletna abstrakcja. Mój mamut? Czyżby go znowu wypatrzył? Nie, ale spadł. O, przedostał się, dobra. To ja w takim razie lecę kulą za 1000, czemu nie? Tym razem na bogato. No i zobaczymy, co on na to. Tutaj wznosi, ale jak wznosi, to dla mnie to żadna przeszkoda, tylko stracił kasę. Ach, stój!
tym niekontrolowanym dźwiękiem chciałem wyrazić, że zbliżam się niebezpiecznie do kolumn, które także też uderzyłem. A się tak dużo mówi, jednocześnie coś robi, to czasami myśli naprawdę krążą dziwnymi ścieżkami i to, co się mówi, to nie są niekoniecznie są to rzeczy, które by się powiedziało na co dzień. Dobra, 4 minuty, przyzwoity czas, myślę. Już trzeci raz właściwie gram, więc mam coraz lepszą wprawę w tamtej mapie. W Florencji przegrałem raz, to jest naprawdę bardzo niefajna mapa, bo ma dużo wody, ale ma też gdzieś pochowane klucze. Zdobyłem tylko jeden, także można by w sumie po te klucze się poturlać. To jest cholernie nudny cinematic. Mamy tutaj pana Da Vinci'ego, który sobie siedzi w białym pokoju z Mona Lizą wszędzie wokół. To jest jakiegoś filmu. Tylko nie wiem, czy to jest z Matrixa, ostatnia scena, czy z Forresta Gumpa. Był też właśnie taki koleś, który siedział na siedzonku w wielkim białym pokoju, dookoła były monitory. To chyba był Forrest Gump. Tak mi się wydaje. Dobra, przewiniemy tego cinematika, bo naprawdę pan Da Vinci strasznie zanudza. I lecimy dalej. No mapa jest nieźle pogrzana. Mam tutaj nowe rzeczy. Oj, coś. Na tej mapie nie wiem czemu, ale mi laguje. Czy to, nie wiem, przez tą wodę? Czy z jakiegoś innego względu? Ale teraz naprawdę, mam takie lagi, jakich jeszcze nie miałem, co jest bardzo niesympatyczne. Oj, oj, oj. Nie, mam mega mało FPS-ów. Przy wbudowaniu to jeszcze mogę przeżyć, ale jak będzie mi się ścinało podczas... Wstawię kilka kopalni, ponieważ one są przydatne. No dobra, nie dałem dużo zabezpieczeń, ale zrobiłem takie inwestycje na przyszłość. Czyli na przykład te kopalnie, ten helikopter. Helikopter działa w ten sposób, że jak wykryje przeciwnika, to wtedy atakuje go naszą katapultą, którą mamy przy zamku. Poniszczę trochę tych domków, na tego się nie udało, ale cóż, bo za to mam kasę. Kasa, jak wiadomo, jest bardzo miła. Przydaje się. O! Rozwaliłem mu helikopter, jak widzieliście, taki czerwony celownik. Gdzieś tutaj powinien być klucz kolejny. Na przykład i trochę domeczków mu rozwalę. O kurczę, niszczy się. W tej kulce fajne, co mam, jest to, że minka się robi coraz bardziej smutna, jak się rozwala. Także teraz ma tylko minkę dwukropek, pionowa kreska. Nie wiem, jak się fachowo nazywa, ale trudno. Komputer za każdym razem buduje też w tym samym miejscu swoje budowle. Ostatnio też tutaj zrobił takie kijowe zabezpieczenie z drewnianych. No ale jestem szybszy od niego, także jest całkiem dobrze. Okej, zbuduję więcej zabezpieczeń na koniec. Myślę, że to jest najbardziej przydatne, właśnie te zabezpieczenia na koniec, ponieważ mam teraz mnóstwo hajsu, to sobie zbudujemy coś takiego. Ok, jak widzicie, postawiłem cały rządek tych wieżyczek za 300, czyli tych najlepszych. A jeszcze mi starczy na kilka wybuchowych beczek. Nie jest to żadna reklama niczyjego kanału, tylko po prostu daję wybuchowe beczki. Okej, myślę, że zabezpieczenia zrobiłem całkiem fajne. Także teraz raczej na luzie powinienem sobie dotrzeć aż do bramy. O, tutaj jakaś marna katapulta z drewna. Co to dla mnie? Okej, to ja mu trochę poniszczę przy okazji. No wiem, gdzie mogą być kolejne klucze, przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej dobrze, że teraz lagów nie mam, chociaż pewnie wykraczę i zaraz będą. Bo za pierwszym i za drugim razem, jak nagrywałem na tej mapie, miałem bardzo niefajne lagi. Skręcimy tutaj w lewo, zobaczymy, co jest w lewo. Czy tutaj znajdę jakiś magiczny klucz? O, jest. Tak właśnie myślałem. Stójcie.
dobra, jest klucz, jest impreza. Całkiem fajnie. Widzę, że mój przeciwnik ma problemy, ale chyba nawet w tym miejscu, gdzie nie ustawiłem żadnych... O! Kurczę, zabezpieczeń. No beczuszki nie są fajne. Są bardzo niemiłe. Mimo, że są takie małe i niepozorne, to potrafią zrobić niemiłe rzeczy. On się zbliża do mojej zapory. Ale kurczę, miał za dużą prędkość i bez problemu sobie poradził. Także muszę go jakoś spowolnić jeszcze tutaj. Ustawię tutaj ten helikopterek. W tym miejscu. I dam mu tutaj kilka takich beczuszek, tych tanich. No, mam nadzieję, że to go w tym momencie spowolni. A jeśli nie, to mu jebniemy mamutem. Mamut to fajna rzecz. Naprawdę, mamut jest spoko. Okej, tutaj jeszcze mu dam dwie rzeczki za 90. Może to go spowolni. A jeszcze tutaj dam. Skoro mam kasę, to czemu nie? Dodatkowe zabezpieczenia zawsze się przydadzą. Okej, mamy kulkę, mamy mamuta. Możemy iść naprzód. Czy się toczyć, czy też turleć. On jest chyba jedną kolejkę do tyłu, jeżeli chodzi o mnie. Nie wiem, czy dobrze liczę. Być może jesteśmy teraz w ogóle. Ciężko powiedzieć. O, w sumie komputer ma tutaj ciekawą taktykę, że w miejscach, gdzie prawdopodobnie mnie nie będzie, daje te budowle drewniane. Na przykład katapulta. No, nie wiem, czy siłę strzału ma też mocniejszą, ta lepsza, ale na pewno ją trudniej zepsuć. Więc być może właśnie tego typu rzeczy powinno się dawać. O ty. No, okej. Okay. Rozwajam helikopter. Strasznie denerwujące urządzenie. Tutaj się za kolumną chowa. Niech się chowa. Ja sobie nie dam w kaszę dmuchać. Co to nie. Dobra, zbliżamy się powoli do bramy. Myślę, że to już może być ostateczny cios. O, to właśnie był ten helikopter, co mnie zestrzeliło. Jeżeli tylko mi się uda. O, i ma dużo lepsze zabezpieczenie, bo jeszcze tymi katapultami nawala we mnie, co rzeczywiście mu daje przewagę. No i cóż. No ale zatrzymuję go. Więc nie jest źle. Nie wiem, czy to było sprytne, że dałem tam. Proszę, nie wygrywaj. No fuck, przegrałem. Ech. No i drugi raz przegrałem na tej mapie. Musicie mi wybaczyć. Teraz zrobię inną taktykę. Zamiast używania... Czy to jest 32 minuta nagrania? Jakim cudem? Nie wiem. Być może nie wykasowałem poprzedniej ścieżki audio. Jak będę miał to nagrywać czwarty raz, to naprawdę się pochlastam. No cóż, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, zbudujemy parę kopalni. Zabezpieczenia damy jakieś prowizoryczne. I będziemy inwestować w kulę. Weźmiemy to za 700. Jeszcze mu katapultę tutaj damy. Dobra. Trochę spapuguję od niego, ale myślę, że jego plan jest nie najgłupszy. Także tutaj możemy trochę podejrzeć, co on robi. No. Dobra, kula za 700. Tutaj za 1000 na tej mapie się nie opłaca brać, bo jak widzicie, tutaj jest mnóstwo wody, w którą bardzo łatwo wpaść. A jak wpadniemy kulą za 1000, czyli tą płonącą, to niestety traci na swoje magiczne zdolności i zostaje ugaszona. No kurczę, jak ja nie lubię, jak on mi to robi. No, niesamowity cel, co jest denerwujące, bo taką kulkę w trasie toczy, jest dość ciężko trafić. Ale ponieważ jest to komputer, on sobie umie wyliczyć wszystko i ma przez to przewagę. Jakim cudem on ma już kamienne? Czyżby kasa w jakiś sposób zostawała, czy on inaczej zainwestował? Nie wiem. Podejrzana sprawa. Straciłem swoją obręcz, nie fajnie.
ale przynajmniej się nie zmniejszyłem, dzięki czemu zadałem całkiem dużo obrażeń. I okej, teraz jedziemy... Pojedziemy go kilkoma beczułkami. Dobra. I postawimy te śmieszne helikopterki. Damy tu. To będzie katapulta oraz wieżyczka. O, nie zmieszczę jej. No i bez problemu widzę, że przejechał. Szkoda. Powoli tracę tutaj miejsce na różne budowle. No i kurczę, mogę jedną kulę wykorzystać tylko raz, co moim zdaniem jest całkowicie bez sensu. Na przykład teraz by było mnie bez problemu stać za kulę za 700. Ja na nią oszczędzałem, a nie mogę jej wybrać. No trochę... Trochę niesympatycznie. To już na szczęście nie ma tej katapulty. Nie trafił we mnie, fajnie. Lecimy dalej. Skręcamy w lewo. Wpadamy do wody. Wszystko zgodnie z planem. Pozwolę mu te miejsce tutaj, jeżeli... Ech, no kuźwa. Jeszcze lagi mam. Bosko, świetnie, naprawdę fajnie. Doskonale, tak. Jakby mnie jeszcze raz trafi. Dobra. No ja jeb... Ej, naprawdę, teraz ta gra mnie zaczyna troszkę denerwować. Jak teraz mi się nie uda wygrać, to robię rage quita i mam już dosyć nagrywania tego po raz któryś na dziś. Nie będę oszczędzał na kulę za 1000, bo ona i tak jest bez sensu. W zamian za to zrobię mu tak. Niech ma za swoje. No, dostał z mojej katapulty. Gdzie on teraz się znajduje? Już tutaj. Aha, mój mamut go strącił. No, gdzie jesteś, kwiatuszku? Zdychaj. Nie trafiłem oczywiście. Dobra, idziemy w łeb, łeb. Jak teraz się nie zniszczę i uda mi się na dużej prędkości uderzyć w jego bramy, będzie fajnie. Jeżeli będzie inaczej, to z kolei będzie niefajnie. No, strasznie to jest denerwujące, jak on tą katapultą trafia. Naprawdę, bardzo. Jak te helikopterki jeszcze w przyszłości można ulepszyć, to ja już podziękuję. Śmiesznie ktoś zakrzyczał. Dobra, tutaj nie musimy się śpieszyć. Możemy to wszystko ładnie ominąć. No Boże, nie musimy wpadać na beczki, ale oczywiście, znając mnie, muszę. No, w końcu. Już mam dość tych trzech poziomów. Dobra, na dziś to będzie tyle. W kolejne poziomy sobie zagramy. Później też się dowiecie, czemu Grecy mieli małe wacki. Tak, to w kolejnym odcinku. No, jestem z KKF. Bardzo miło było was tutaj gościć na moim kanale. Mam nadzieję, że czekacie na też kolejne produkcje, kolejne let's play'e, kolejne odcinki z Rock of Ages i innych gier. Bardzo was serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia, śmiało klikajcie łapki w górę, dodawajcie filmik do ulubionych, ja jestem z KKF, cześć.